Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Tydzień temu poznaliśmy Jurka, który dzięki wygranej licytacji wspomógł finansowo leczenie małej Lenki Wawrzyckiej. W zamian za to nasza redakcja zorganizowała dla niego polowanie na jelenia byka. Pierwsze w jego łowieckiej karierze. Pierwsze wyjście w teren w towarzystwie Przemka przypominało bardziej wizytę w leśnej filharmonii niż polowanie. Szansę na znalezienie właściwego byka dostał wiceredaktor Jarek, który jeszcze przed zmierzchem zabrał naszego gościa na mały spacer. A w dzisiejszym odcinku przekonacie się, jak skończyło się to kilkudniowe polowanie. Zobaczycie pełną dramatycznych zwrotów akcji łowiecką przygodę w czasie rykowiska z magazynem łowieckim Dasz Bór. Poranne wyjście rozpoczynamy jeszcze o zmroku, by łatwiej było podejść ryczące byki. Gdy chłopaki docierają w okolice miejsca polowania, Jarek, niczym rasowy nauczyciel, przedstawia sytuację oraz przekazuje instrukcje. Przed nami, Jurek, słyszysz dwa byki, pięknie ryczące. Także dlatego wszelkie środki ostrożności. Po cichutku podejdziemy, zobaczymy, ocenimy, co to za byki, tak? Zapraszam. Nadal ciemno. Idziemy gęsiego, by nie robić zbyt dużego zamieszania. Gdy docieramy w okolice śródleśnej polany, padają kolejne instrukcje dzisiejszego przewodnika. Doszliśmy już do łąk. No niestety jeszcze o tej porze jest duże zamglenie, ale to zamglenie również może nam bardzo pomóc. Jurek, pierwsza zasada. Jeżeli będziemy podchodzić do byka ryczącego, to staramy się doskakiwać w momencie, kiedy on ryczy. Kiedy nie przestaje ryczeć, stajemy. Podobnie jak polowanie na głuszce. Dokładnie tak samo, tak. Teraz sobie posłuchamy, gdzie co ryczy. Jarek to profesjonalista. Doskonale zna łowisko i łowieckie rzemiosło. Po chwili ruszamy wzdłuż ściany lasu. Powoli świta i nasza kamera widzi już coraz lepiej. Po kilkuset metrach my również widzimy w oddali pierwsze jelenie. Najpierw łanie, a później... Na brzegu lasu stoi przepiękny jeleń byk wraz z chmarą łań. Cały czas wpatruje się w naszą stronę. Poczekaj, poczekaj. Wydaje mi się, że jest obustronnie koronny. Mi też. Czas jakby się zatrzymał. Jurek opiera broń na pastorale. Obaj chłopaki obserwują byka, by dokonać właściwej oceny. Każda chwila ma tutaj znaczenie. Wiatr jest bardzo dobry. Inaczej cała grupa zwierząt już dawno znalazłaby schronienie w lesie. Mijają kolejne minuty obserwacji. Czy to aby ten? Czy to będzie pierwszy byk pozyskany przez Jurka? Jurek, niestety to nie jest byk dla nas tym razem. Idziemy dalej. Obustronnie korony 12. Bardzo piękny byk. Bardzo piękny. Jak ja go w lecie widziałem, to taki jak na naklejkach pozytyw. Cudowny, piękna rozłoga, regularność, piękny, zdrowy byk. Idziemy dalej. Ale pierwsze emocje były, prawda? Pierwsze emocje, pierwsze mierzenie się ze stresem przed oddaniem strzału. Na razie jednak nic z tego nie będzie. Trzeba iść dalej. Chłopaki cały czas rozmawiają szeptem, gdyż wkoło znajduje się dużo zwierzyny, której nie chcemy spłoszyć. Widząc odrobinę zawiedzioną minę Jurka, nasz wiceredaktor postanawia troszkę opowiedzieć o tym, jak wygląda takie polowanie w czasie rykowiska. Jurek, w czasie rykowiska są sytuacje takie, że niejednokrotnie upatrzysz sobie jakiegoś byka, po czym przychodzisz za dwa dni, a tego byka nie ma.
ale to jest konsekwencja naturalna, ponieważ teraz te byki migrują, cały czas się przemieszczają, dochodzą nowe byki, szczególnie najczęściej trzymają się swoich rejonów te byki stadne, które mają chmary, ale to też nie do końca, ponieważ przyjdzie jakiś byk silniejszy, zacznie odbijać mu te piękne damy, tak? No i co? I cała historia się powtarza. Ale to jest w świecie ludzi, taki jeleni klabing. Tak jest. Idziemy dalej. Na szczęście nasz gość to wyrozumiały i wesoły człowiek, który doskonale rozumie, że nie tak łatwo znaleźć tego właściwego byka. Widziałeś wyraźna plama nosowa, świadczy o jego młodym wieku, tak? Bo z wiekiem, czym starszy, tym bardziej mu się rozchodzi ta plama. Choć sezon na rogacze ciągle trwa, to w tym łowisku plan już został wykonany. Sarny, które pojawiają się na drodze podchodu, potrafią skutecznie przepłoszyć będące gdzieś w okolicy jelenie. Dlatego Jarek z Jurkiem muszą bardzo uważać na swoje kolejne kroki. Powoli przesuwają się dalej, a rogacz grzecznie, bez hałasu, chowa się w lesie. Poranne polowanie ma wiele do zaoferowania. Oprócz częstego kontaktu z różną zwierzyną, rano możemy liczyć na niezapomniane widoki wschodzącego słońca skąpanego we mgle. Nie no, zdjęcie obowiązkowe. I to nie jedno. Idąc wzdłuż ściany lasu, cały czas poruszamy się pod wiatr. Jest już bardzo jasno i jasnym dla nas jest także to, że jelenie pochowały się już do lasu. Idąc po drodze trafiamy do małej dzikiej jadłodajni, której na pewno nie ominie żadne zwierzę, zwłaszcza nocą. Jurku, proszę zobacz. Miłosne amory, miłosnami amorami, ale jesteśmy właśnie na stówce jeleni. Piękne gruszki, jabłka, także wybór. Tylko coś mi się zdaje, Jarku, że ten turnus ma chyba teraz leżakowanie. Wiesz co, wszystko na to wskazuje, ale bądźmy twardzielami, nie poddawajmy się. Idźmy dalej do przodu. Idziemy. Jurek, ale jako ciekawostkę należy naszym widzom powiedzieć, że podczas rykowiska no ta stołówka odwiedzana jest tylko przez łanie. Tak, cielęta. Ponieważ byki podczas rykowiska żyją tak naprawdę tylko i wyłącznie miłością. Tracą swoją masę ciała po rykowisku nawet do 25% i w tamtym momencie nazywamy je, że są spadłe w gwarze łowieckiej, tak? No to taka ciekawostka. Jeleń w czasie rykowiska rzeczywiście traci tak dużo ze swojej wagi, ale nadrabia ją w ciągu kolejnych miesięcy. Najwięcej na wadze tracą byki stadne. Najmniej chłysty, których udział w rykowisku jest bardzo ograniczony. Widzisz, Jurek, godzina się zrobiła w miarę jeszcze sensowna, a niestety byki przestały ryczeć. W związku z tym przed nami jeszcze trudniejsze zadanie. Wszystkie zmysły muszą być wyczulone na maksa. Ale jesteśmy dobrych myśli cały czas. To jest polowanie, wszystko się może zdarzyć w każdej chwili, prawda? Ruszamy dalej. Porykiwanie jeleni na pewno ułatwia ich lokalizację. To, że wydają takie, a nie inne odgłosy, potrafią doskonale wykorzystać wabiarze, czyli osoby, które zajmują się szlachetną sztuką wabienia jeleni. Dodać tu należy, że Polacy są wielokrotnymi indywidualnymi oraz drużynowymi mistrzami świata w tej dyscyplinie. Jurek, co ty tam wypatrzyłeś? Szedłem i nie byłem pewien, czy to gałąź, czy to komar, czy to jeleń, ale jednak to była koza z koślęciem. No, też piękny obrazek. Wiesz, my myśliwi mamy możliwość zobaczenia tej całej przyrody na duży, tych zwierząt. Nie każdy to może. I dlatego właśnie powinniśmy to doceniać, że mamy możliwość bezpośredniego obcowania z tymi pięknymi obrazkami. Bo powiedzmy sobie otwarcie, no nie każdy człowiek ma możliwość, przyjemność oglądania tego, co my możemy, doznawać, prawda? I to jest piękne. Idziemy dalej. Zgadza się. Dodać należy także, że takie podziwianie dzikiej przyrody to swego rodzaju nauka, która pozwala nam lepiej ją zrozumieć. Przebywając często na łonie natury, widzimy znacznie więcej niż osoby, które tylko od czasu do czasu zaglądają w leśne ostępy.
Zdarza się też niejednokrotnie spotkać nam zwierzęta, które potrafią swym wyglądem wzbudzić strach, choć są generalnie łagodne. Każdy spacer, każde polowanie daje nam także możliwości relaksu. Nic tak nie uspokaja jak śpiew ptaków, szum lasu, klangor żurawia, a czasami i ryczenie byków. Choć to ostatnie to raczej podnosi nam adrenalinę, zwłaszcza gdy właściciel takiego głosu staje na naszej drodze. W poszukiwaniu jeleni, byków przemierzamy las i kolejne łączki. Niestety zamiast nich spotykamy kolejne kozy z koźlakami oraz rogacza, który umyka w las. Poranek rozkręcił się na dobre. Czas ruszyć w stronę miejsca, gdzie rozpoczęliśmy podchód. Pamiętając, by cały czas lustrować teren lornetką, bo w czasie rykowiska nigdy nic nie wiadomo. Oho, coś się dzieje. Jarek z Jurkiem zatrzymali się na środku łąki i obserwują jelenia byka, który postanowił sobie zrobić mały spacer między balotami w blasku słońca. Ot, taka fanaberia. Podziel się proszę z widzami, co przed chwilą widzieliśmy. Tak jak powiedziałem, trzeba nam tu było zostać, wsiąść na balocie kawy, się napić, a nie zrobić 10 km. Właśnie widzieliśmy pięknego czternastaka nieregularnego, ale niestety w drugiej klasie. Niestety dla mnie, a na szczęście dla niego. No przede wszystkim należy powiedzieć, że był to młody byk, może gdzieś tak początek, połowa drugiej klasy wieku. Natomiast obustronnie koronny byczek, no bez dwóch zdań nie do strzelenia. Szanujemy i pozostawiamy w łowisku właśnie tego typu właśnie pięknego zwierza. Tak. Natomiast było niesamowite, podszedł do nas na jakieś 80 metrów. Takie zwierzę był oglądać, to jest niesamowite. Ale jeszcze należy dodać jeszcze jedną rzecz, tak naprawdę na sam koniec. Na polowaniu jesteśmy do samego końca i zawsze w to trzeba wierzyć. Do samego momentu, kiedy dojdziemy do samochodu, kiedy rozładujemy broń, kiedy schowamy do futerału, w tym momencie możemy stwierdzić, że już jesteśmy po zakończeniu polowania. No do samochodu mamy 300 metrów. Dokładnie. Czyli jak widzicie, do samego końca trzeba być czujnym, ostrożnym i wierzyć w to, że jeszcze się spotka zwierzę, tak Jurek? Tak. Myśliwi poszli w swoją stronę, jeleń w swoją. Tak to już jest na polowaniu. To co, Jerzy? Jakieś krótkie podsumowanie dzisiejszego wyjścia? No, było daleko, że tak powiem. Zmachałem się, ale to chyba dla zdrowotności wyjdzie dobrze. Zdecydowanie. Jak już wcześniej mówiłem, byłem godzien widzieć zwierzę, no teraz trzeba zjeść jakieś śniadanko i pomyśleć nad wieczornym wyjściem. Dzień minął szybko. Wieczorne polowanie miało przynieść Jurkowi kolejną szansę na spotkanie wymarzonego byka. Taktyka na wieczorne polowanie przewidywała zasiadkę, czyli polowanie statyczne z ambony. Jarek postanowił jednak zmienić teren, na którym będzie polował z Jurkiem, na całkiem inny, o innej charakterystyce. Po dotarciu do lasu czas na szybkie przygotowanie sprzętu i wymarsz w stronę ambony. Miejscem zasiadki jest ambona usytuowana na skraju lasu w pobliżu wielkiej łąki, pośrodku której rosną wielkie trzciny. To w tym miejscu ktoś kiedyś chciał wybudować park rozrywki. Na szczęście dla dzikiej zwierzyny nie udało mu się. Pokonała go natura. Ledwo cała ekipa zasiada na ambonie, pokazuje się już pierwszy byk. Niestety nie do strzelenia. Mimo to emocje w Jurku zaczynają coraz mocniej działać. No kurde, Jarku. Godzina jest 5:58, a my już widzieliśmy byka. Byka. Co był? 10, 12? Podejrzewam, że 12. Bo tak szybko się to działo, że nawet nie zdążyliśmy określić klasy wieku. Natomiast słuchajcie, jest rykowisko. Cała oprawa. Wszystko się może wydarzyć. Nie ma godziny. Niejednokrotnie jest w ciągu dnia, przecież migrują byki, tak? Toczą walki, przemieszczają się. Można nawet w środku dnia, w południe spotkać rodnego byka. Czekamy, siedzimy, czekamy. Siedzimy i obserwujemy okolice. Wszędzie coś się dzieje. Pojawia się kolejny byk.
emocje narastają, bo wokoło słychać porykiwania następnych osobników. Cały czas coś dzieje się na przedpolu. Każde podniesienie lornetki do oczu powoduje, że widzimy kolejnego byka. Trochę czasu i powoli zaczyna się ściemniać, w oddali z trzcin wychodzą jednocześnie trzy byki. Jurek czegoś takiego jeszcze nie widział. Oprócz byków w oddali pojawił się także inny, niespodziewany gość. Na łąkę z cypla lasu wyszedł całkiem ładny pojedynek dzika. Tego wieczoru mogliśmy podziwiać naprawdę dużo zwierzyny. Niestety robiło się coraz ciemniej, a upragniony przez Jurka selekt wciąż był gdzieś tam. Robiło się już naprawdę późno. Księżyc powoli wdrapywał się na niebo. Byki grały wspaniale. Mogliśmy podziwiać rytuał rykowiska w pełnej krasie. Aż w końcu, gdy zostały nam już dosłownie minuty dobrej widoczności, pojawia się on. Jeleń tylko z jedną tyką. Myłkus. Teraz wszystko dzieje się bardzo szybko. Jarek pozwala Jurkowi złożyć się do byka. Jednak ten wciąż idzie w stronę lasu i nie zatrzymuje się. Nagle staje na sekundę i pada strzał. Popraw. Po serii strzałów byk uchodzi w trzciny. Nie jest dobrze. Nie wiadomo, czy byk przyjął kulę. Robi się ciemno. Niełatwo będzie go odnaleźć, ale nie ma rady, trzeba szukać. Jarek schodzi z ambony, by poszukać farby. A jak tę całą sytuację widział Jurek? Wiem, że strzelam w miarę dobrze. Wiem, że kiedy się nie przyłożę, no to trafiam w koło średnicy 15 cm maksymalnie, na 100 metrach, na 150. Jeżeli się przyłożę, to jest to powiedzmy 5-7 cm koło o średnicy. Byłem pewien, że byk dostał. Byka miałem na środku komory. Natomiast jego reakcja na strzał, gdzie gwałtownie zawrócił, zaczął uciekać, nie wiedziałem, co się stało. A może jednak źle trafiłem, a może go tylko zraniłem, może go zraniłem tak, że będzie cierpiał, nie? Naprawdę nie byłem tego wszystkiego pewien. Cały zacząłem się trząść. Mówię, może jednak ręka mi poszła, może coś. Nieraz zdarza się tak, że niestety emocje biorą górę. No i ten strzał niestety nie wychodzi tak, jak powinien wyjść. W związku z tym teraz rozpoczynamy poszukiwania postrzałka. Za chwilę ściągniemy psa tropiącego. Na pewno tematu tak zostawić nie można. Poszukiwanie postrzałków nocą nie jest łatwe. Tym bardziej rannego, prawdopodobnie jelenia, byka w gęstych, wysokich trzcinach. Może być bardzo niebezpiecznie. Do całej akcji ratunkowej poprosiłem o pomoc Przemka. Przemku, co ty myślisz na ten temat? Słuchaj, no muszę się trzymać blisko ciebie, bo ty widziałeś całą akcję. Ja obserwowałem ją z bardzo daleka. Sądzę, że dzisiaj tego byka możemy nie podnieść. Ale co nie oznacza, że przestaniemy go szukać. Zgadza się. Ten byk ewidentnie, obejrzeliśmy sobie materiał na kamerze, gdzie mamy nagrane, gdzie byk przyjmuje kulę. Ewidentnie zaznacza strzał.
Później poprawkę tak samo, chociaż ona nie była zbyt celna, bo prawdopodobnie dostał gdzieś wysoko przed szynkami albo może. No ale to teraz na tym etapie to spekulacje. Tak, dokładnie. Byk wszedł nam w trzcinę. No i wchodzenie w trzcinę, gdzie ona jest no, troszkę szeroka, jest mało bezpieczne. Czekamy też na kolegę z psem, który przyjedzie tu i albo obejrzymy najpierw łąkę i zadecydujemy, czy poczekać do rana i wtedy rano na zimnym tropie spokojnie poszukać tego byka. Ale wiesz jaka jest ciekawostka? Dosłownie byłem wyrocznią. W momencie, kiedy szliśmy do ambony, prosiłem kolegę Jurka, mówię, proszę, emocje do kieszeni, ponieważ polujemy na granicy trzcinowisk, w związku z tym musisz oddać precyzyjny strzał. Wykrakałem. Słuchaj, pamiętaj, że to jest niedoświadczony myśliwy, którego to jest pierwszy byk w życiu, więc te emocje tak. Wzięły górę. Naturalnie. Jeżeli przypomnisz sobie swojego pierwszego nie byka, pamiętam. Mogło być podobnie. Bo było Przemek. Więc to są zawsze emocje, tak? No, naturalnie. No, natomiast to... my musimy być profesjonalistami i chować emocje wtedy głęboko gdzieś w podświadomość i wykonać to, co należy, bardzo precyzyjnie i skutecznie. No i co? No, w danej chwili nie pozostaje nam nic innego, tylko wykonać, tak jak powiedział Przemek, profesjonalnie swoją robotę, czyli poszukać jak tylko można, wykorzystać wszelkie środki, bo nie możemy zostawić, prawda? Bo to broń Boże. Po pierwsze nieetycznie, po drugie będzie nas sumienie gryzło i ogólnie tusza niezagospodarowana. Znaczy według mnie ten byk jest do podniesienia, tak? I tyle, więc... To ja mówię, na tym etapie bym nie spekulował, no po prostu okaże się, zaraz przyjedzie kolega z psem. Gdy przyjechał kolega z psem, poszukiwania trwały bardzo krótko. Posokowiec bawarski Tika szedł jak po sznurku dokładnie trasą, którą przemierzył byk Jurka. Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy z głębi trzcin komunikat. Jest, leży, to było takie... cała para uszła ze mnie, ta niepewność. Dojście do martwego byka nie było łatwe. Musieliśmy całą ekipą przedrzeć się przez gęste, wysokie na kilka metrów trzciny. Kiedy dotarliśmy, zobaczyliśmy myłkusa w pełnej krasie. Najbardziej szczęśliwy był oczywiście Jurek. To było to, co widziałem w lornetce, to, co widziałem w lunecie. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy byk. No to będzie pieczęć, ostatni kęs. No i skoro padł w trzcinie, to twój złom, przyjacielu. Dziękuję. Dasz bur. Dasz bur. I mam nadzieję, że następny byk już będzie twoim łatwiejszym trofeum, a to zapamiętasz do końca życia. To zapamiętasz. Bo nie dość, że pierwszy porządny byk to jeszcze z magazynu łowieckim dasz bur. Tak jest. Jurek, gratuluję. Dziękuję Przemku. Dziękuję za pomoc. To naprawdę jeszcze bardzo duże podziękowania. Gratuluję. Dla naszego kolegi, który pomógł nam odnaleźć tego psa, no tego byka i pies, no po prostu fenomenalna robota. Dziękuję Dawid. Wątpiłem. Dzięki Dawid. Ci powiem, mówię tam przed... Dzięki Dawid. Kropelki na odwarę będzie było. Dzięki. Nigdzie nie spiestutka na kropelki. Dzięki. No dobra, to teraz co? Jurek. No emocji. Ważne, że wszystko skończyło się bardzo dobrze, że udało nam się odnaleźć postrzałka w tak trudnym terenie jak trzcinowisko. Jurek zdobył swoje wspaniałe trofeum. My jesteśmy zadowoleni, że doprowadziliśmy sprawę do końca, że to trofeum jest specjalne, bo ono było nagrodą za specjalny czyn, za to, że wspomogliśmy leczenie małej lęki. Święty Hubercie, dziękujemy Ci podwójnie. Dziękujemy. Nasz bór. Nasz bór. Wieczór pełen napięcia skończył się bardzo dobrze. Dużo emocji, dużo pracy i bardzo dużo szczęścia. Tak to już jest na polowaniu. Jurek pozyskał swojego pierwszego byka dzięki zaangażowaniu wiceredaktora Jarka. Wszystko dobrze się skończyło.